Witajcie kochani, zapraszam was dzisiaj serdecznie na takie gadane Get Ready With Me. But all I really want is you. Mam nadzieję, że tego typu Get Ready With Me, gdzie przygotowuję dla was makijaż oraz pokazuję wam, w jaki sposób sobie ogarniam włosy, będzie dla was ciekawy, pomimo tego, że nigdy nie robię stylizacji, ale no jakby nie jest to też moja branża, więc mam nadzieję, że tego typu Get Ready With Me wam się spodoba. Będzie to prosty makijaż z użyciem chłodnych cieni, w takiej chłodnej tonacji raczej, więc dla tych z was, które tego typu makijaże lubią lub poszukują, to myślę, że się wam przyda. Będzie to zwykły makijaż dzienny, z góry mówię, że nie będzie to tutorial. Będzie to zwykły makijaż, w którym później będę chodziła w ciągu dnia, więc jeżeli jesteście ciekawe, to serdecznie was zapraszam do dalszego oglądania. W tym makijażu użyjemy sobie troszeczkę nowości i pokażę wam przede wszystkim nowości, jeżeli chodzi o cienie. Będzie to paletka Absolute Matte od Catrice. Będzie to również nowość w postaci Color Tattoo od Maybelline jako bazy użytego, czyli właśnie ten cień, o którym mówiłam ostatnio w holu zakupowym, i jest to taki cień Creme de Nude, czyli który może właśnie robić za bazę, bo jest beżowy. Będzie to również rozświetlacz od Lovely Silver Highlighter, który również jest w chłodnej tonacji. Oraz też do włosów użyję sobie tego produktu, o którym mówiłam ostatnio w holu zakupowym, czyli tego olejku do włosów od Tony & Guy. Najpierw użyję bazy z Golden Rose, jest to make-up primer, który ma funkcję rozświetlającą i tej bazy rozświetlającej użyję sobie na całą buzię. Ten produkt z Golden Rose, słuchajcie, jest bardzo fajnie nawilżający i naprawdę kapitalnie przygotowuje właśnie cerę pod dalszy makijaż, także myślę, że też w związku z tym, że jest to dość tani produkt, to myślę, że warto sobie właśnie go wypróbować. Dobra, i kolejnym krokiem będzie użycie przeze mnie podkładu. Jest to podkład L'Oreal Infallible w kolorze 120 Vanilla. I ja ten podkład sobie najpierw wyciskam odrobinkę na dłoń w postaci jednej pompki, a później sobie takimi, wiecie, kropeczkami nakładam odrobinkę na buzię. Jak widzicie, ja oprócz tego, że mam czasami jakiś nieprzyjaciół, to ogólnie nie mam problemów z cerą. I gąbeczką od Inglota rozprowadzam. Ta gąbeczka najbardziej mi przypomina ogólnie Beauty Blender oryginalny, bo jest bardzo miękka i bardzo fajnie wprasowuje właśnie pod produkty takie kremowe w naszą buzię. Szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy nie potrafię sobie totalnie wyobrazić makijażu bez użycia gąbeczki, ponieważ od razu mamy efekt bardzo naturalnie wyrównanego kolorytu skóry i przykrytych niedoskonałości i też mamy od razu zdjęty nadmiar tego produktu, więc jest to coś po prostu absolutnie kapitalnego i na dzień dzisiejszy nie zamieniłabym już tej formy nakładania podkładu na żadną inną. Kolejnym produktem, którego użyję, będzie również produkt od Golden Rose i będzie to korektor. Jest to taki korektor w, wiecie, w takim odkręconej formie aplikatora. Ja już go mam bardzo malutko, ponieważ no, też bardzo mi się on spodobał, więc go używam po prostu codziennie. Także polecam wam go, bo produkty z Golden Rose są bardzo tanie, a są bardzo fajne. I nakładam go, bo on jest bardzo też kryjący, i nakładam go tak pod oczy, bardziej dla no właśnie przykrycia wszelkiego rodzaju cieni pod oczami. I najpierw sobie właśnie wklepuję go odrobinkę tak palcem. No i później sobie biorę znowu gąbeczkę i drugą stroną gąbeczki, tą bardziej szpiczastą, po prostu sobie ten produkt jeszcze bardziej tak wyrównuję. I kolejnym produktem pod oczy, ale to już bardziej, żeby rozświetlić okolice pod oczami, jest produkt z Belle, jest to Multi Mineral Anti-Age Concealer. Ja go mam w kolorze 1, on jest bardzo jaśniutki, jest bardzo również tani i jest bardzo fajny, jest też dosyć kryjący moim zdaniem. I sobie rozświetlam tutaj właśnie tą całą okolicę, którą normalnie jakby chcemy, żeby przyciągała światło. Ten już korektor właśnie tylko i wyłącznie wklepuję sobie gąbką, rozświetlając całą tą okolicę twarzy, którą właśnie normalnie chcemy mieć rozświetloną, czyli środek czoła, nos i okolice tutaj pod oczami, aż do nad kością policzkową. Teraz przejdę do przypudrowania tych obszarów, na które nakładam wszystkie produkty kremowe i w tym celu użyję mojego absolutnego faworyta, czyli pudru mineralne, pudru z Vibo, który się nazywa Fixing Powder i ten puder ma za zadanie jakby fiksować nasz makijaż, czyli utrwalać.
Więc on jest pudrem sypkim, on jest pudrem półtransparentnym, pudrem matującym i naprawdę się świetnie sprawdza. Jak za to, że kosztuje dyszkę, to po prostu bym powiedziała, że aż za dobrze, bo aż się nie chce wierzyć, żeby tak tani produkt był tak dobry. Ja go nakładam na wieczko i z tego wieczka pudrem Setting Brush od Real Techniques otrzepuję i utrwalam sobie tutaj właśnie tym pędzelkiem, on się świetnie do tego nadaje. Utrwalam sobie właśnie obszar pod oczami. I od razu widzicie, tutaj jeszcze widać te wgłębienie pod okiem, a jak to przypudrujecie, to już całkowicie te wgłębienie znika i ta linia łez naturalna nasza po prostu całkowicie zanika i mamy tutaj równy obszar, nie mamy żadnych cieni, więc bardzo fajnie to wygląda, ale koniecznie ten obszar musicie przypudrować. I ja zawsze jeszcze tutaj sobie tym pędzelkiem zajeżdżam pod nos, ponieważ tutaj też lubią się zbierać te produkty właśnie kremowe. Jeżeli chcecie, żeby Wasz makijaż wyglądał naturalnie, to użyjcie sobie pędzelka najlepiej z naturalnego włosia. Ja w tym celu używam pędzelka z Hakuroha 21, który jest przeznaczony typowo do konturowania i do brązu, do bronzera i do różu, ale też bardzo lubię i w zasadzie tylko do tego go używam. Uj, zaciągnęła się tym pudrem. To jest makijaż dzienny, nie chcemy tu Photoshopa. Dobra, więc twarz mamy tak naprawdę przygotowaną, jeżeli chodzi o taką bazę. I teraz przechodzimy do oczu, a później sobie skończymy resztę twarzy, jeżeli chodzi o konturowanie. Więc przechodzę do mojej nowości, czyli do cienia w kremie od Maybelline Color Tattoo. Jest to cień w kolorze Creme de Nude i ja sobie dosłownie palcem nabieram i nakładam na powiekę. Fajne w tym produkcie jest to, że on zastyga od razu, także świetna baza, bardzo fajnie, jak widzicie, wyrównuje kolory powieki, niweluje od razu wszystko tak jak kamuflaż, więc naprawdę spoko. I wygląda to w ten sposób. Ten produkt przypudruję sobie pudrem również od Golden Rose. Już się starło tutaj z opakowania, też to wygląda trochę nieschludnie. Starł się napis, no ale trudno. Jest to puder prasowany w kolorze 101 Ivory. I ja sobie wezmę taki większy pędzelek języczkowy od Sasha Minerals i sobie przypudruję cały obszar. I jako produktu do brwi, w związku z tym, że makijaż będzie utrzymany w chłodnej tonacji, użyję sobie również takiego odzapomnianego cienia, którego kiedyś używałam. Jest to produkt również z Color Tattoo od Maybelline i jest to kolor Permanent Taupe, który wygląda w ten sposób. Dobra, i pokażę Wam, jak ja to robię. Ogólnie to zawsze sobie biorę po prostu Duraline Skin Glotta. Nabieram sobie dosłownie kropelkę tego Duraline na tą pipetkę i po prostu tutaj sobie daję do tego produktu, który chcę rozwodnić. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, jak sobie ten produkt tutaj po prostu pływa. I biorę sobie pędzelek i tym pędzelkiem sobie, słuchajcie, tak po prostu rozwadniam od góry ten produkt. I tak samo robię z eyelinerem i z wszystkim innym, co po prostu chcę rozwodnić. I niewielką ilość nakładam sobie pędzelkiem numer 317 Wing Liner od Zoeva. I teraz jeśli chodzi o makijaż już cieniami do powiek, to tak jak mówiłam na wstępie, użyję sobie paletki z Catrice Absolute Matte. Ona ma właśnie takie też w sobie chłodne odcienie, więc z góry Wam mówię, że będzie to banalny makijaż, bo nie będzie tutaj nic nadzwyczajnego. Mianowicie tym jaśniejszym cieniem najpierw sobie zaznaczę delikatnie załamanie powieki. I oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, to wyłączyłam się kamerę w momencie, kiedy nakładałam jasny cień, ten, o którym Wam przed chwilą mówiłam, więc nakładałam sobie pędzelkiem puchatym, właśnie tak jak możecie widzieć, na oboje oczu, w załamanie powieki i delikatnie sobie roztarłam ku górze, no taka dość niewymagająca czynność, więc bardzo spoko na co dzień. I kolejny cień to jest ten cień ciemniejszy i ja sobie go nałożę pędzelkiem od Nanshi i jest to pędzelek, który się nazywa Blending i sobie delikatnie tutaj nałożę go w zewnętrznym kąciku, ale też tak powiem Wam szczerze, nie przykładam się do tego jakoś szczególnie i zacieram go delikatnie tutaj do środka powieki. I teraz takim beżowym cieniem z Inglota, który już też osiągnął demko, no po prostu jest już na wyczerpaniu, ale bardzo go lubię, to tym właśnie cieniem nałożę sobie go paluszkiem na środkową część powieki i aż do wewnętrznego kącika. Bardzo lubię to nakładać w ten sposób, bo jakoś tak mam wrażenie, że wtedy najbardziej ten kolor widać.
jednak mi to jest za jasne, jeżeli chodzi o powieki. Widzicie, te dwa cienie ze sobą zmieszam i myślę, że zyskam troszeczkę fajniejszy kolor, troszeczkę fajniejszą pigmentację. Ja teraz namaluję sobie kreskę, przynajmniej się postaram namalować sobie kreskę i użyję w tym celu mojego nowego opakowania eyelinera żelowego od Maybelline. Jest to Maybelline Lasting Drama w kolorze Noir Black. Jedna z widzek mi napisała, jak się czyta właśnie prawidłowo tą nazwę, więc kochana, dziękuję Ci bardzo, bo dzięki temu będę mogła się teraz prawidłowo posługiwać tą nazwą. Więc również nałożyłam sobie odrobinkę Duraline Singlota właśnie tutaj do opakowania. Możecie widzieć, tak się troszeczkę błyszczy, świeci. Jest to właśnie ten płyn. I sobie wezmę pędzelek skośny z... Zastanawiam się, z jakiej firmy, a może sobie wezmę znany, się znajdę. No więc wezmę sobie ten pędzelek taki skośny do kresek, on się nazywa Precise Bend Eyeliner. I sobie tym pędzelkiem nałożę dzisiaj właśnie liner na powieki. Dobra, teraz przechodzę do wytuszowania rzęs z moim na wykończeniu już tuszem z L'Oreal Miss Manga. No, to ja sobie przejdę do delikatnego wykonturowania twarzy i twarz wykonturuję sobie moim denkowatym już pudrem brązującym z Kobo w kolorze Nubia Desert. Teraz troszeczkę jeszcze sobie opalę twarz odrobinkę pudrem z brązującym z Bahama Mama od The Bar. No i na szczyty kości policzkowych użyję sobie wspomnianego na wstępie rozświetlacza z Lovely w kolorze Silver Highlighter i on jest właśnie silver, więc jest chłodny. I sobie go nakładam na szczyty kości policzkowych. Patrzcie, jak on jest fajnie odbijający światło. No i na usta nałożę sobie pomadkę z Golden Rose Velvet Matte w kolorze 07. I to będzie uwieńczenie mojego całego żmudnie dzisiaj idącego makijażu. I teraz tak, włosy sobie wysuszę standardowo moją szczotką ceramiczną, ale zanim to zrobię, to sobie nałożę ten olejek z Tony and Guy. W ogóle widziałam dzisiaj w filmiku u Karoliny ze stylizacji, że też właśnie w Get Ready With Me widziałam szczotkę też na kosmetykach z Ameryki, one są. I ona się nazywa Ico i ona jest podobnie jak zbudowana jak Hunger Teaser, jeżeli chodzi o te takie plastikowe włoski. Ale fajniejsze w niej jest to, że się lepiej ją trzyma. Mi właśnie przeszkadza w Hunger Teaser, że to, że ona mi co chwilę wypada, więc muszę się zorientować, w jakiej cenie tam ta szczotka jest i może się na nią też skuszę. Użyję tej suszarki z Philipsa, o której Wam już kiedyś mówiłam, oraz tej mojej szczotki ceramicznej, której też używałam w filmiku, w którym pokazywałam, jak suszę włosy, jak prostuję włosy z użyciem suszarki. Te włosy mi już dość sporo przeschły, ale właśnie to jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o modelowanie włosów, jak one troszeczkę przeschną. Jak widzicie moje włosy, jak naturalnie schną, to po prostu jest masakra i ja osobiście nie wyobrażam sobie ich tak zostawić, bo to jest, no dla mnie to jest osobiście dramat. Końcowy efekt mojego
gadanego Get Ready With Me, które wyszło w sumie bardziej jak chat make-up, ale wiecie, no czasami to się rozwija tak nieoczekiwanie i czasami gdzieś tam z tych naszych planowanych filmów wychodzi troszeczkę inna formuła, ale mam nadzieję, że mimo wszystko taki filmik Wam się podobał. Dałam Wam tutaj kilka nowości, pokazałam Wam również, myślę, dość prosty sposób na dość prosty makijaż, który wygląda bardzo fajnie na co dzień i jest w troszeczkę innych niż moje standardowe tonach, bo brwi są bardziej zimne, również makijaż oka jest w chłodnych tonach, no i pomadka też jest również w chłodnych tonach, więc wszystko mi się udało tak ze sobą zgrać. No i przy okazji też zobaczyliście i sprzedałam Wam kilka trików dotyczących tego, w jaki sposób ogarniam moje włosy, więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka do góry, bo będę dzięki temu wiedziała, żeby takich filmików kręcić dla Was więcej. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to też Was serdecznie do tego zapraszam. Dzięki temu będziecie mogli być na bieżąco z moimi filmami, a mi będzie bardzo miło, że rośnie grono osób, którym po prostu sprawia przyjemność oglądanie moich produkcji. Więc dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie, ślę Wam buziaki i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!